Jak Państwo widzicie, oferujemy w tym roku w naszym salonie dwa kolory. To jest piasek pustyni i szara perła. A gdzie jest ta szara perła? No, na razie nie mamy szarej perły, dopiero będzie w drugim roku, znaczy w następnym roku. W drugim kwartale. No, to już nie ode mnie zależy. A w ogóle coś zależy od Pana? Sprzedaż samochodów, żeby jak najwięcej poszło. To co, który bierzemy? Podoba mi się to? Ja bym brał to. No. Dobrze. Panie, nie wal pan, bo to już sprzedany. Tak? A jak? Widzi pan, że tu jest wymyty dla klienta, jeszcze nie odebrał, a pan tylko walisz i walisz. Zepsujesz pan samochód. Na katafalku? A który jest niesprzedany? Wszystkie te, co tu stoją, są niesprzedane. Nie ma innego koloru, ja bym chciała tą szarą perłę. Proszę panią, szara perła, jak powiedziałem, będzie dopiero w drugim kwartale w następnym roku. No, na razie tylko dysponujemy tymi samochodami. Ale nie mamy pan tego... Czego? Tego brzęczka. Jakiego brzęczka? Panie, to dobre ustawienie. Innego może tego? Co? Co się zrobiło? Ale no to nie moja wina jest, naprawdę. Szefie, co za szmeldzie jest? No co pani zrobiła? No ale to naprawdę, ja nie chciałam, co pani no. Myśli, że to Elektrolux, czy zimaczka? Ale mocno nie pociągnęłam. A ma pan jakiś samochód, żeby był kompletny? Panie, wszystkie są kompletne. Tak? No nie można tak klamki w tej... Wszystko gra. Może jeszcze ten zobaczymy? Ten ma klamkę całą. Co się stało? Co to jest? Proszę pana. Jakieś akcesoria wyleciały. Panie, odejdź pan od tego samochodu. Odejdź pan. Ale się jeszcze kluczy. Kluczy. Jak to, co to jest? Normalnie, odpadłem. To jest delikatny samochód. No. To co, cztery pan ma tylko auta u siebie? Cztery na razie. Jeszcze dwa na dworze stoją. Szef, ja tak dla siebie. Co dla siebie? Jak pan brał samochód. No, dla mnie on jest... Dla siebie to on wybra. Tak? No. Poczekaj chwilę. Proszę, można pana prosić na salon sprzedaży. Samochód już jest przygotowany. Dziękuję pani bardzo, dziękuję. Przepraszam pana bardzo. Pierwszy samochód kolejny. Przepraszam pana bardzo. Co przepraszam, no? Zaraz, a w ogóle co pan tutaj robi? Kupuje pan samochód, czy nie? Pan nie kupuje, tylko inni kupują, a tu osobą postronnym nie ma wstępu. Niech pan idzie. Kolego, grzecznie, bo pójdę do dyrekcji. Panie, dyrekcją to mnie pan nie strać. A w ogóle to wie pan co? Śmieszysz mnie pan. Tak. Ta? Na ja. Skocz mnie pan na karburator. I tu się zwęża jajco węża, wiesz pan? Fachowiec prawdziwy to sobie zawsze robotę znajdzie w Polsce. Karburator? Dzień dobry pan, cieszę się bardzo. Dobry. Pan przyszedł, wie pan, ma kłopoty trochę z tym pana samochodem, taki ciściutki, tego wszyscy by chcieli kupić, a pan już za nas zapłacił. Czekałem parę lat, ładnej. A można zapytać, jak długo? No, już nie chcę o tym wspominać nawet, wie pan. No cóż, zobaczymy go, prawda? A proszę pana, nie ma co oglądać, najlepszy ja egzemplarz, żeśmy wybrali. To wszystko gra. No ale podoba się ładny? Bardzo ładny, no, gdy pan nie brudzi. O. Najlepszy egzemplarz żeśmy wybrali, świetnie, wymyli, świetnie, żeby wyglądał. No tak, go zobaczymy od wewnątrz, prawda? No. A może ty powinieneś powiedzieć, kim ty jesteś? Dlaczego nie? Chłopaki, chodźcie tutaj wszyscy. Trzeba wyprowadzić mój klienta. Zadowolony pan? Bardzo, nie ma za co. Powiedz, kim jesteś. Powiedz. Szeroki drogi! No?
Czy ten karburator to jest słowo obraźliwe? Nieważne, co to jest. No, niech pan zapomni, co ja mówiłem. Byłem zdenerwowany. Pan no, rozumie, to było po raz ostatni. Wie pan, ten facet to ma szerokie plecy, także musiałem pana puścić. A mój ma wąskie? No, też szerokie, ale nie w ten sposób. Więc, kochany, wybierasz pan jak dla siebie. No. Wszystko mam z tego. Czy ja wyglądam na takiego, który mógłby nie mieć poczucia wdzięczności? No, dobrze pana zaczął patrzy. No.